Dziś w programie proaktywni Adam Dobrzyński, barman, sprzedawca muzyki do biznesu i podcaster. Ciepła wódka czy piwo z sokiem? Że ja, tak? Tak. Ciepła wódka. Jakie są mity dotyczące barmanów? Że jest babiarzem, złodziejem, a także alkoholikiem. Znam kolegów, którzy wpasowują się idealnie w każdą z tych konwencji, no ale oczywiście to jest stereotyp, no i wielu profesjonalnych barmanów próbuje przełamać tę taką wizję wśród gości, którzy przychodzą do różnego rodzaju lokali. Więc ja deprecjonuję każdą z tych kwestii. Jak nauczyć się barmaństwa? Po prostu zatrudniając się w jakimkolwiek lokalu, dodatkowo można studiować różnego rodzaju literaturę, która jest dostępna na naszym rynku, a także jest wiele grup na Facebooku, czy także w internecie jest wiele cennych informacji, gdzie taki barman może sam się uczyć. Niekoniecznie musi wydawać ciężkie pieniądze na to, żeby udać się na szkolenie, a wiem, że wielu adeptów w początkowym etapie chcą to zrobić. Według mnie jest to błędne z tego względu, że no, ja mówię tu o swoim pryzmacie, bo ja zaczynałem w ten sposób, że po prostu zatrudniałem się w lokalu, no i z biegiem czasu, z biegiem pasji, która we mnie zaczęła narastać, edukowałem się sam, zdobywałem wiedzę, no i później po prostu ludzie byli w szoku, że ja nie mam żadnych szkoleń, a wiele na tej scenie, powiedzmy, zrobiłem. Może nie jestem jakimś tam mistrzem świata i wiem, że jest wielu zdecydowanie lepszych ode mnie barmanów, no ale mam jakieś tam osiągnięcie na tej swojej karierze, z których jestem dumny i z których po prostu jestem zadowolony, że je zrealizowałem. Co jest najgorsze, a co jest najlepsze w tej pracy? To jest bardzo trudne pytanie, bo jednak z mojego doświadczenia i też z wielu rozmów wynika, że jednak w tej pracy jest więcej minusów niż plusów. Większość tej sfery negatywnej jednak ludzie nie dostrzegają i myślą, o co ty tam wiesz, co ty robisz, tylko nalewasz piwo, tylko podajesz drinki. No jednak to jest troszeczkę szersza kwestia, związana też z dbaniem czystości, czy to jest za barem, czy też w lokalu. No ludzie potrafią po dużej dawce alkoholu zostawić różnego rodzaju czy swoje własne związki fizjologiczne, które wydalają w różnoraki sposób. Więc to jest taka ciemna strefa, której ludzie nie widzą. Dodatkowo zajmowanie się gośćmi, którzy są w mocnym stanie upojenia, a pracowałem w różnych miejscach, poprzez kluby, poprzez puby, no i różnego rodzaju klientele doświadczałem w swojej karierze, więc miałem różne przygody, które no teraz są jakby bogatą anegdotą w mojej historii, o których mogę po prostu czasami wyciągać. No niekoniecznie to się wszystko nadaje, żeby o to opisywać przed kamerą, czy też do mikrofonu o tym mówić, nie? Ale dla znajomych anegdotki dla znajomych są. To są anegdotki pierwsza klasa. A wspominałeś o klientach. Jacy klienci są najbardziej wkurzającym typem? Ja, działa na mnie jak płachta na byka, jak ktoś mi wali w bar, stryka palcami, pokazuje do mnie hono tu, czy rzuca we mnie monetą. To są najbardziej wkurzające dla mnie, a poza tym, jeżeli ktoś obraża kogoś z mojej ekipy, no to w tym momencie mam od razu totalnego pana i tylko czekają na niego drzwi, które powinien opuścić z lokalu. Jakie są cechy dobrego barmana? Cechy dobrego barmana? Przede wszystkim według mnie to pokora. Bo jednak dużą kwestią w naszej branży jest też to, że no, niektórzy zaczynają zapadać na syndrom barmana. Jestem fajny, jestem znany, jestem popularny, bo pracuję w lokalu, bo mamy jakąś grupę regularsów, która do nas przychodzi. No i też to łechta ich ego. Najgorsze w tej pracy według mnie jest ego, które też trzeba trochę tłamcić, dlatego pokora jest według mnie na tym pierwszym miejscu. Trzeba też pamiętać, że zawsze ktoś może być lepszy od ciebie, bo poświęca więcej czasu na to, żeby się edukować, żeby się rozwijać i dobierać nowe kompetencje. I to jest według mnie podstawowe, bo w tej pracy za barem możemy się rozwijać na wielu płaszczyznach, a nie tylko nalewać piwo i robić proste drinki. Można robić kreatywne koktajle, można świetnie się rozwijać w garnirowaniu, czyli dekoracjach, które są taką ozdobą koktajlu. Można rzucać butelkami, można bawić się miksologiem molekularnym, można iść na konkursy, można organizować konkursy, można nagrywać wideo, dzielić się wiedzą poprzez bloga, więc w tej sferze można naprawdę mieć swoją drogę, która będzie dla ciebie ta właściwa. Ja szukałem przez wiele lat swoją, no i też taką mi się wydaje, że znalazłem ten swój kawałek w świecie barmańskim. A twój popisowy drink? Nie ma takiego, z tego prostego względu, że ja lubię bazować na takiej swojej własnej kreatywności w tworzeniu koktajli. Nawet filmiki, które wrzucam na YouTube'a, to są jakieś tam moje receptury, które przychodzi mi w danym momencie do głowy. Jak opowiadam ludziom, że to nie są jakieś receptury, które wcześniej sobie wymyśliłem czy eksperymentowałem, tylko ustawiłem kamerę, nacisnąłem record i po prostu je robiłem, to się niektórzy łapali za głowę, że tak można. No można. Ale kluczem w robieniu filmików i typowo mikstur, które są w mojej głowie, jest jednak kluczowy gość, który jest przy barze. Bo tak samo ty, jakbyś przyszedł do mnie i powiedział mi, jakie masz swoje preferencje, jaki lubisz alkohol, to wtedy możemy ulepić
właściwą i na właściwą, najlepszą miksturę, jaka tylko może być. Bo ty możesz lubić wytrawne rzeczy, a ja ci zrobię słodkiego drinka, więc się nie zazębi to. Więc trzeba poprzez rozmowę budować właściwe koktajle dla danego gościa. No dobrze, czyli załóżmy, ja przychodzę do baru, jasne, mówię tak, alkoholu nie piję. No okej. Argus Media, gdzieś jest to moja marka, więc coś arguzowego. I raczej na słodko, ale nie za słodko i najlepiej zdrowo, bez cukru. Czy wiesz co, tutaj jest generalnie kwestia, jeżeli mówisz bez cukru, no to można to zastąpić jakąś stewią czy jakimś innym słodzikiem, jeżeli troszeczkę chcemy to dosłodzić. Jeżeli mamy arbuza, co też nie jest dość częste, no to możemy go wykorzystać. Na to jakby co. No można to zrobić poprzez odrobinę tam jednak trochę takiego syropu na smak, jakiś na przykład marakuja, mango czy brzoskwinia, można dodać. Do tego zmadlerowanym arbuz, jakiś element limonki w postaci soku, czy też wyciśniętej cząstki, która się znajduje, pomarańczy, zalane to wodą, Sprite. W zależności właśnie od twojego progu tolerancji smakowego na słodkie. Można tu też dodać trochę bittersa, jakieś angustury, żeby przełamać taką nutą goryczy z elementem takim ziołowości. Więc tutaj naprawdę jest dużo kombinacji, na które można wpłynąć. Czy barman abstynent jest w ogóle możliwy, czy to jest taki twór, który nie występuje w normalnym życiu? Oczywiście, że jest. Możliwy. Pytanie, na jakim etapie i czy jest nauczony od tego od samego początku. Ja bym skłamał, jakbym powiedział, że nigdy w pracy nie wypiłem kieliszka z gościem, czy nie piłem w pracy. Nie jestem z tego dumny, to nie jest profesjonalne i po latach też jestem przekonany z tego względu, że jednak warto jest nie pić w pracy, ponieważ odpowiadamy nie tylko za siebie, odpowiadamy za alkohol, który jest w lokalu, odpowiadamy za pieniądze, które mamy za barem, odpowiadamy przede wszystkim za gości, którzy są w naszym lokalu, których gościmy, żeby też im się nie stała krzywda, bo poniekąd my zapraszamy ich trochę do swojego świata, bo lokal jest naszą przestrzenią, dlatego mówimy, że nasi goście w lokalu są naszymi gośćmi. No i też zależy, żeby o nich zadbać. Jeżeli będziemy robić jakieś podpalane koktajle, no to musimy mieć pełną uwagę, co robimy. Jeżeli trafi nam się osoba, która jest pod wpływem różnego rodzaju substancji, niekoniecznie alkoholowych, to też my powinniśmy się odpowiednio zachowywać w odpowiednim stopniu. Odpowiednio ocenia się ryzyko, jeżeli ktoś jest agresywny i z takim człowiekiem rozmawiać. Alkohol jednak działa psychoaktywnie i może negatywne rzeczy nam podsunąć do głowy w odpowiedni sposób zachowania, rzutując na wizerunek lokalu, nas samych, na naszych gości, którzy będą po prostu zniesmaczeni naszym zachowaniem, więc ja jestem zdania, że jednak lepiej jest nie pić w pracy i być profesjonalnym, niż pozwalać sobie na drobne wyskoki. A jeśli już jesteśmy przy tych ludziach, to czy Polacy dużo piją i czy potrafią pić kulturalnie? Zakładam, że to było pytanie retoryczne. Czy Polacy dużo piją? Oczywiście. Oczywiście nie wszyscy. Bo to też jest uwarunkowane różnymi czynnikami, czy ktoś jest w ciąży, czy ktoś jest kierowcą danego dnia, czy ktoś lubi alkohol, czy też ma problem i jednak unika takich miejsc. Wszystko jest naprawdę indywidualne. No ja znam masę osób, którzy wiem, że za koniecznie nie wylewają i potrafią naprawdę hektolitry przyjąć na swoją pierś. A jeżeli chodzi, czy piją kulturalnie, no ta kultura z biegiem lat jednak rośnie. Jak to obserwuję, a stoję za barem, żeby cię nie skłamać, z 12, 13, może już 14 lat. Sam już nie wiem, ile to zleciało, więc przerobiłem tysiące, jak nie setki tysięcy gości przy barze. I ta kultura rośnie, ale to jest wynikiem po pierwsze programów jakichś edukacyjnych, kulinarnych, które się pojawiają, że jednak ta nasza kultura picia się zwiększa. Świadomość osób, które powinny być wykwalifikowane w lokalu, co jest też częstą bolączką, że jednak trafiają ludzie z przypadku do gastronomii, a nie osoby, które się edukują i się rozwijają i uczą ludzi, jak powinny spożywać dany alkohol, jak zachowywać rozsądek, a nie iść pod wpływem chwili, czy takiej sarmackiej duszy, która nam drzemie, że jednak co, ja nie wypiję, ja nie dam rady. Jednak tutaj to się rozwija, jest coraz lepsze, ale kwestia jest tak naprawdę też indywidualna, więc ja sobie życzę, żeby więcej osób pracowało profesjonalnie za barem, którzy będą stopniowo uczyć, edukować kolejnych gości do tego, żeby pili odpowiedzialnie. Jak wygląda praca barmana? Wchodzisz do swojego miejsca pracy i jak to godzinowo wygląda? Godzinowo? Aha, w sensie chodzi ci o taki cykl dnia. Tak, cykl dnia. Wiesz co, no to też jest trochę indywidualne, bo zależy na jaką zmianę, w jakim lokalu, jaki to jest profil. Bo umówmy się, że przychodzimy do pracy, to przede wszystkim musimy zadbać o porządek tego miejsca. Tutaj, jak częściowo możecie zwrócić uwagę, jeżeli widzicie albo nie widzicie, no bar jednak nie jest uporządkowany. Nie ma na nim żadnych gum, nie stoją organizery z rurkami, nie stoją różnego rodzaju inne przyborniki, które są nam potrzebne w trakcie pracy, żeby były pod ręką. Następnie dbamy o porządek za barem, przynosimy towar, którego brakuje,
chyba że są już tak miejsca przygotowane, że ten towar jest na danym miejscu, więc nie musimy po nic chodzić. Kroimy owoce, czy to cytrusy, czy jakieś owoce egzotyczne, tak żeby zminimalizować okres czekania gościa na wydanego na przykład drinka, jeżeli go mamy w karcie albo coś planujemy konkretnie zrobić. Są miejsca, które po tej czynności się po prostu ludzie przebierają w stosowny strój, jeżeli taki jest wymagany w danym miejscu. Jeżeli nie, to jesteśmy już praktycznie gotowi do przyjmowania pierwszych zamówień. Sprawdzanie kasy przede wszystkim, czy się wszystko zgadza, czy mamy depozyt już w kasie z poprzedniego dnia, czy ten bilans, który został podany, jest faktyczny, czy się różni, czy musimy coś więcej rozmienić, czy zadbać o kwestię lodu. Jest kilka takich czynników przed samym otwarciem. Jest dużo w zależności od miejsca. Nie jest to tak łatwa praca, jak się wydaje. No tak, nie jest, bo też jest bardzo, tak jak już wspominałem, niewdzięczna, bo tak samo czy praca kelnera, czy barmana, no nie jest jednak troszeczkę traktowana jako poważna. Mnie dużo osób przez wiele lat pytało, co ja tak faktycznie robię w życiu, czy tylko pracuję za barem. Przez większość mojej kariery pracowałem tylko za barem i z tego się utrzymywałem, jednak przy taki etap w moim życiu, że to przeszło i w sumie też trochę przez wiele lat do tego dążyłem, żeby to była bardziej jednak hobbystyczna i dodatkowa praca, a nie mój taki core, którym będę się realizował. A to już był mój świadomy wybór. A jeśli już mówiłeś o zarobkach, czy barmani dobrze zarabiają? Zależy od miasta, miejsca, więc to jest też bardzo indywidualna sprawa, jak to jest rozwiązane z napiwkami, czy mają tylko dla siebie, czy to są takie miejsca, że jednak mają większą styczność z gośćmi, bo jeżeli to są miejsca, powiedzmy takie jak to, no to jednak napiwki barmańskie są nieporównywalnie mniejsze niż możliwe, które zarobią kelnerzy w ciągu danej zmiany, tak? Więc ja pracując na przykład na klubach koszalińskich, to moja wypłata była moim dodatkiem do pensji, a nie powiedzmy główną pensją. Moją główną pensją były z reguły jednak tipy, napiwki. Więc tutaj jak porównywałem sobie skalę, no to pozwoliłem, mogłem sobie pozwolić przez wiele lat mojej pracy za barem na parę fajnych rzeczy, na parę fajnych wyjazdów, tylko z napiwków. A co, masz jakieś triki na to, żeby zwiększyć te napiwki? Oczywiście. To są zawsze mikroskopijne rzeczy. To są rzeczy takie, że faktycznie przywitasz się z jakąś osobą, która cały czas przychodzi do danego lokalu. Że faktycznie ta osoba widzi twoje zainteresowania, a nie typu, że ktoś mówi piwo, a ty do niego 5,50, 11 zł i po prostu rzucasz i wiesz, no lepiej odejdź stąd, bo ja tu nie jestem dla ciebie. Zależy, czy pogadasz, czy przybijesz komuś piątkę, czy jest taka sytuacja, że faktycznie widzi, że wymuskałeś ten koktajl, który dla niego zrobiłeś, a nie zrobiłeś na typowy odwal. Są naprawdę mikro rzeczy. Ja nieraz wychodząc i pracując w ambasadzie, zdarzało mi się, że wychodziłem do ludzi, do stolików i pytałem, czy im to smakuje. Bo problem polega w tym, że jeżeli na przykład ja bym rozmawiał teraz tak jak z tobą, no to dopieścimy to w momencie przygotowywania koktajlu. Jeżeli to jest relacja typu kelner, barman i sala, no to jednak ja jestem tak jakby trochę w zabawie w głuchy telefon, nie? To zrób coś, nie? Na przykład bywa tak, bo się dana osoba nie przeprowadziła dobrego wywiadu, no i w tym momencie albo odsyłam tą osobę, żeby dopytała, albo sam pójdę, albo później się pytam, czy to, co zrobiły, mi to pasuje, nie? Bo to w tym momencie nawet to, że faktycznie jesteś zainteresowany opinią tej osoby, a nie lakonicznym pytaniem, czy pani smakowało, no to jest jednak to odczucie, no i ta osoba czuje się, że twoje zdanie jest jednak wartościowe, no to w tym momencie jestem w stanie zostawić ci tą dychę więcej do napiwu, chociażby. O czym poznać dobrego barmana? Po czym poznać dobrego barmana? No nie mnie to oceniać, bo ja się staram być zawsze w pracy możliwie jak najlepszy, ale to tak już powiedzmy część sobie rzeczy wyjaśniliśmy. Według mnie nie powinien pić pracy w ogóle. Znaczy nie powinien próbować przede wszystkim swoje koktajle, aby na pewno czy one wychodzą, ale próbowanie i smakowanie to jest zupełnie co innego niż upajanie się i wpadanie w różnego rodzaju sprzęty, które są na barze czy zataczanie własnej nogi. Powinien być przede wszystkim punktualny, czyli na przykład jeżeli ma przyjść do pracy na 18, to nawet być te 15 minut wcześniej, żeby być pewnym, że jest przygotowany. Powinien sprawdzać sumienie, czy wszystko jest, a nie, że w trakcie, kiedy mam tak zwaną tabakę, czyli taki ogień na barze, czegoś nie ma. A to wynika z czego? Z naszego nieprzygotowania. Więc no, to są takie drobne rzeczy. No i też powinien się być osobą kontaktową z ludźmi, bo jednak ta praca wymaga kontaktu z ludźmi, wspólnego współistnienia, rozmowy. Więc no, to nie może być osoba, która jest typowym introwertykiem, która czuje się jak za karę w tej pracy. No jednak też trzeba coś od siebie dać. No i też powinien być trochę wytrzymały, bo te godziny w zależności od miejsca też są różne. Też trzeba się trochę nadźwigać, narobić fizycznie, a nie tylko wyglądać dobrze za barem. I
tutaj właśnie miałam pytanie z mojej społeczności. Aha. Praca w nocy, jak sobie z nią radzić? Z każdą inną. To człowiek jest na tyle taką istotą, że przyzwyczai się praktycznie do wszystkiego. Więc jeżeli już idziesz tą drogą, to się przestawisz z tego, że jednak twój tryb pracy nie jest w godzinach 8-16, tylko jest w godzinach na przykład 19-4 rano. No, nocki nie dośpisz, bo jednak hałasy w ciągu dnia nie pozwolą ci na to, bo jednak nasze ucho cały czas słyszy różnego rodzaju dźwięki. To, że się wyłączymy, to jest zupełnie inna kwestia, jednak w nocy jest mniejszy ruch, mniejszy hałas, pogłos tego wszystkiego, co się wokół dzieje, więc nocki są cięższe do odespania w ciągu dnia. Poza tym też telefony dzwonią i różnego rodzaju są takie interakcje, na które wszyscy, nie mamy wpływu. Wszyscy żyją. Wszyscy nagle tak, ty śpisz, jest godzina tam, nie wiem, 9, co ty jeszcze śpisz? No ty chłopie, skończyłem o godzinie 4-5 nad ranem, a ty mi po prostu wydzwaniasz już o godzinie tam z rana, to jest mój charakter pracy, więc to jest taka kwestia. Czy droższy alkohol to lepszy alkohol? Znaczy, to też jest kwestia mega sporna, no to też nie powiedziałbym, że najdroższa whisky stąd będzie najlepsza dla kogoś. Każdy ma indywidualne preferencje smakowe, nie każdemu najdroższy bourbon będzie pasował. To chodzi o to, bo z alkoholem troszeczkę jest tak jak z jedzeniem, to też musi nam pasować. To nie jest powiedziane, że cena warunkuje, że coś jest najlepsze. No to może mieć tam jakąś historię dorobioną albo faktyczną, że ta cena jest wywindowana. Czasami są ceny zawyżane w stosunku do produktu, który mógłby mieć niższą cenę, no ale przez tą prestiżowość dodawaną, czasami sztucznie, jest dorabiana. No, kwestia wyczucia smaku. Czy ktoś faktycznie czuje te smaki? No bo ktoś, kto pije, powiedzmy, La Vagulina, a ktoś, kto pije, nie wiem, Jaśka Czerwonego, no nie mogę powiedzieć, że ta druga osoba jest gorsza z tego prostego względu, że pije bardziej popularną whisky, no ale powiedzmy, że ten, kto pije Lagavulina, w ogóle nie będzie czuł różnicy między jednym a drugim, bo zalewa go jeszcze, bo broń Boże, z kolą, więc tutaj w ogóle te smaki są zupełnie przytłumione, nie cieszy się tym alkoholem. Sami Szkoci, taką słyszałem ciekawostkę na jednym szkoleniu barmańskim, że pytał się taki ambasador Marek Whisky, mówi, powiedzcie mi, jak to jest z tą waszą szkocką whisky? Czy ją pić z kolą, na lodzie, samą, z wodą? Nieważne, ważne, żebyście pili. Więc to jest kwestia już w destylarniach, że ważny jest obrót, a już tam powiedzmy indywidualne preferencje to też są dla danego człowieka. Ja mam swoje ulubione alkohole, a nie wydałbym na nie powiedzmy 1000 złotych, tylko z tego względu, że one kosztują 1000 złotych. To twoje ulubione alkohole? Ja jestem miłośnikiem rumów w głównym względzie. Ciemne rumy, jakieś takie bardziej smakowe, jakieś takie przyprawowe tutaj. Co ja tu mówię? To może nie mam. O. Na przykład Barcello jest jednym z takich moich ulubionych rumów. Chociażby Ronza Cappa, czy jakieś takie inne, nawet prostsze, delikatniejsze, lubię. Jeśli chodzi o whisky, jestem bardziej miłośnikiem właśnie bourbonów niż szkockiej. Na drugim miejscu u mnie jest powiedzmy irlandzka whisky, więc tutaj jest kwestia też, zależna przede wszystkim od dnia, na co miałbym ochotę. Lubię dżiny. Praktycznie lubię każdy alkohol, nie przepadam za nężówkami, no, bo nie są po mojej drodze, bo mi się zawsze kojarzą, że one smakują jak te białe landrynki, które były. Zawsze było ich najwięcej, ale robiłem zupełnie inne smaki, a tych białych było najwięcej i tak po prostu, nawet czy te niemieckie cukierki, które przychodziły z Niemiec. No po prostu anyżowe, do anyżu mam uraz, więc nie będę fanem absyntu, nie będę fanem sambuki. Mogę wypić, ale to nie jest ten taki podstawowy alkohol, który bym chciał śrubać dla przyjemności. Jakie nazwy drinków klienci najczęściej zniekształcają? Zniekształcają. O, tutaj to. O, no to mojito nieśmiertelne, to jest najlepszy przykład. Słyszałem morito, burrito, mojotto, machaito też się zdarzyło. Jakie w ogóle takie cuda na kiju. Mojito jest z tego prostego względu, że to taki jeden z najbardziej popularnych, więc on jest najczęściej wykaślewiany. A jeżeli chodzi o jakieś. A, na Caipirinha ktoś powiedział capricciosa, więc no, są takie różne niuanse, więc dużo jednak tych nazw ludzie nie znają, z tych takich najbardziej znanych, więc też nie mogą ich wykoślawić. No chyba, że ktoś ma jakieś takie indywidualne, dopasowane do danego miejsca, no to potrafią pokazać swoją kreatywność, cytując na przykład nazwy z różnych lokali. Nie będę niektórych przytaczał, bo niektóre są powiedzmy nieparlamentarne na tyle, żeby je przedstawić tutaj, ale zdarzały się różne smaczki, o których słyszałem. Burrito to jest moje ulubione. Tak, tak. No, tutaj to. Kreatywność jest naprawdę bardzo przeolbrzymia. Jakie drinki są teraz na topie?
2020-2021. No i śmiertelny zawsze jest jednak Kosmopolitan, bo Sekt w Wielkim Mieście był takim, powiedzmy, czołowym, topowym koktajlem, dlatego też osoby bardzo znają Kosmopolitan, bo kojarzą z tym serialem, też jest zamawiany. Nieśmiertelny mojito, cały czas. No typowy klasyk, wódka z kolą. Nieśmiertelne połączenie dwóch składników, które jest często kupowane. Whisky i sour często jest też zamawiane chociażby u nas. Daiquiri. To są takie, powiedzmy, sztampowe koktajle, połączenia, nie, bo nie wszystkie to koktajle, no i wódka z kolą to jednak nie jest koktajl, ale to są takie, powiedzmy, podstawowe, które ludzie najbardziej zamawiają z tego względu, że je znają albo kojarzą. A fajne jest to, żeby też w takim lokalu barman przełamywał tą taką konwencję czasami. Ja lubiłem czasami zaszokować, czy powiedzieć, mówię, że to się możesz w domu, chłopie, napić. Ale skoro przychodzisz do lokalu i chcesz wydać jakąś kropelę pieniędzy, to może spróbuj coś innego. Jeździłem też po różnego rodzaju eventach. I tam przede wszystkim próbowałem kształtować wizję, że koktajle to nie są tylko te klasyki, które znamy, te proste połączenia, tylko można naprawdę poszaleć, czy z owocami, czy z innymi składnikami, czy z ziołami. Bo tu można naprawdę dodać wiele składników, te, które mamy na co dzień chociażby w domu, w lodówce, w spiżarni, można wykorzystać świetnie przy budowaniu koktajli. Więc to jest naprawdę duża sfera, która jest niejednokrotnie w miejscach niewykorzystana, a wynika z tego, że ludzie nie są na tyle śmieli, aby porozmawiać troszeczkę więcej, czy nawet wyjść z propozycją. Bo okaże się, że będą trzy osoby, zamówią dwie koktajl, jedna wybierze bezpiecznie piwo i będzie żałowała, że nie wzięła coś innego smacznego, tak jak koleżanki, przepraszam. Takie też historie mam z własnego doświadczenia, więc to jest dużo takich anegdot, które ja też przerobiłem. Miałem taką sytuację, że kiedyś do mnie dziewczyna przyszła do baru, przychodzi do mnie z menu, pracowałem w innym miejscu niż tutaj. No i żeby pokazać, a wiedziałem, że te po prostu mieszanki były słabe, to ostentacyjnie wziąłem to menu, wyrzuciłem za plecy i mówię do niej, po co ci menu, skoro masz najlepsze menu przed sobą, porozmawiaj ze mną, zrobimy coś naprawdę fajnego. Jaka jest średnia cena drinka, którą klienci zamawiają? Nie ma czegoś takiego, bo tutaj też można iść w górę, to jest tak samo jak z innymi produktami. Naprawdę można, że nie chciałbym mówić brzydko, wyciągnąć od ludzi pieniądze, ale można ich przekonać, że zostawiam faktycznie więcej pieniędzy, bo jeżeli ktoś chce mocnego takiego asiora albo chce pokazać się wśród grupą znajomych, no to robiliśmy nieraz w takich wielkich szklanych naczyniach, co możesz znaleźć na przykład na moim Facebooku czy na Instagramie, gdzie stoję z takim dużym pucharem, gdzie wkładam długie rurki i to jest, powiedzmy, tak jakby pakiet imprezowy, taki pakiet dla ludzi, którzy mogą wypić sobie w kilka osób. I tam jest na przykład duża porcja alkoholu, więc powiedzmy, że to liczymy to już jako koktajl, no to może nawet sięgać 150 zł, czy nawet i więcej. W zależności od tego, co w środku dajemy. Paradoksalnie jeszcze tak się wtrącę, dlatego że chociażby sam się interesuję książkami i jak uważam to takie inne połączenie, że ludziom szkoda jest wydać ciężkie pieniądze na książkę, która kosztuje 50-30 zł, a potrafią przewalić na imprezę, którą skończą źle, będzie ich głowa bolała, nieraz monstrualne pieniądze i tak są z tego zadowoleni, a zastanawiają się nad wyborami, które mogą ich, powiedzmy, rozwijać w jakimkolwiek względzie. To taka ciekawostka. Może oni mają wartości tam, a nie w rozwoju. No to tak, wiem, ale chodzi ja o takie moje przełożenie, tak. Że wiesz, takie zestawienie wartości, nie? Tak, tak, to też jest tak. No, rozumiem, o co chodzi. Kiedy odmawiasz sprzedaży alkoholu? Kiedy odmawiam? Kiedy ktoś jest niemiły dla obsługi lokalu, nie musi być koniecznie dla mnie, ale jak dla mnie, to tym bardziej. Nie popuszczę. Kiedy ktoś robi burę w lokalu, bo też takie osoby miałem. Tutaj może były takie dwie sytuacje, że musiałem wyjść za baru i zinterweniować. Jak to się właśnie jest niemiły, zaczepia ludzi, no to powinien opuścić przestrzeń, bo po prostu zaburza atmosferę, klimat, miejsca. No i co? W zasadzie przede wszystkim jak ktoś jest niemiły. No chyba, że widzę, że faktycznie jest zmęczony życiem i ledwo słania się na nogach. Też miałem takiego pana, który zasnął mi w toalecie. Musiałem go, że tak powiem, podnieść, posadzić, napoić lemoniadą, żeby w ogóle go trochę pobudzić cukrem i wodą z sokiem z limonki, żeby po prostu tam trochę dostał witaminy C i glukozy, żeby w ogóle był w stanie funkcjonować, bo ja się na przykład bałem o to, że palto licho jak się wywróci w lokalu. Chociaż to też nie jest w ogóle do przyjęcia, ale jak spadnie ze schodów, wychodząc z lokalu i sobie zrobi jeszcze większe kuku, mimo wszystko, więc ja go sprowadziłem, ale też mówiłem mu, że no chłopie, ja widzę, w jakim jesteś stanie, to więcej nie poleję po prostu.
nie może. Pracując tak długo za barem, myślisz, że alkohol przynosi więcej szkody czy pożytku? I to jest też... To jest trudne pytanie, nie. Bo zadaję barmanowi, tak? Nie, no czy no, ja się śmieję, że dobry dealer nie trzeba swojego towaru, więc ja staram się, że tak powiem, w lokalu i stronić trochę od alkoholu, a też mieć trzeźwe spojrzenie na całą sytuację. Powtórz pytanie, bo teraz zaczynam swoją anegdotę. Czy alkohol bardziej szkodzi, czy pomaga? No ciężko mi... Wszystko zależy od ilości. Bo jeżeli nawet bierzemy na parametry medyczne, które są ogólnie dostępne przez badania, to w małych ilościach alkohol nie szkodzi, albo pity, czy też rozcieńczany z innymi składnikami nie zrobi nam krzywdy, czy to następnego dnia, czy dla naszego organizmu. Ale jeżeli będziemy się upijać, nie dbać o pewnego rodzaju aspekty w koło tego, bo tutaj na to, jak się upijemy, jest wiele determinantów. Płeć, wypoczęcie, czy jesteśmy najedzeni, czy jesteśmy, że tak powiem, nawet zestresowani. Jest dużo czynników, które mogą powodować, że to wchłanianie alkoholu będzie bardziej oddziaływać na nas i możemy wypić mniej od naszego kolegi, który może być mniejszy od nas, a możemy się bardziej upić, więc to jest dużo takich czynników poza. No i też może robić różnego rodzaju szkody dla samego zdrowia. Przypominając o szkody związane z układem nerwowym, bo jednak alkohol to jest używka, która działa w sposób psychoaktywny na mózg. Więc może ci niszczyć kwestię tego, chodzi o natężenie spożywania, bo jeżeli pozwolimy sobie raz na jakiś czas na wyjście, nawet na te mocniejsze, no to nasz organizm po dłuższym czasie się zregeneruje. Jeżeli będziemy dopuszczać do permanentnego upojania siebie cały czas, każdego dnia w małych ilościach i dopajając, no to zrobi nam spustoszenie, że możemy doświadczyć nawet padaczki alkoholowej, czy nawet śmierci. No przecież alkohol może nas zabić, jeżeli będziemy w za dużych ilościach go spożywać, więc... Zależy, jak się z nim obchodzisz. To jest trochę jak z bombą. Żeby też no, nie uzależnił nas przede wszystkim, no bo już uzależnienie determinuje to, jak będziemy się później zachowywać. Czy to w relacjach rodzinnych, czy ze znajomymi, a nawet możemy się dobrze zachowywać w stosunku do nawet pracodawcy, czy do relacji ze znajomymi, ale robić krzywdę w domu, bo są takie badania, że dochodzi do psychozy wśród niektórych ludzi, którzy nadużywają alkoholu, wpadają w alkoholizm, że na przykład wkręca im się faza taka, że żona go zdradza z kochankami, których nie ma, bo ma swoje urojenia, zaczynają się jakieś majaczenia, więc to jest jak z taką bombą. Skala ilości, skala natężenia, wszystko to wpływa na to, więc trzeba też uważać. Jeszcze jedno pytanie od społeczności, dość interdyscyplinarne. Okay. Kiedyś usłyszałam od barmanki, że sok ze świeżych pomarańczy powinno się pić przez słomkę, bo niszczy szkliwo, prawda? Nie mam może idealnego uzębienia, ale jakoś tak zbytnio nie piję przez słomkę, czy niszczy szkliwo. Tego nigdy nie sprawdzałem, tutaj nie zagłębiałem się w różnego rodzaju badania, jak wpływa sok z pomarańczy wyciśniętej na szkliwo, więc nie potrafię. Ale jeszcze tutaj, wracając do tej słomki, czy picie piwa przez słomkę to jest fopa, czy nie? A niech sobie pije każdy jak chce. No tutaj to jest tak naprawdę, to jest indywidualna sprawa. Nie jest, to nie oceniasz. Dla mnie większe faux pas jest, jak ktoś pije koktajl z takiego albo z takiego naczynia i wkłada rurkę. Więc no, to jest ładne szkło, więc szkoda go szpecić. Inna kwestia, jak no, pijemy sobie czegoś takiego, dobra? Nie patrzymy na jakość szkła. Musi się wyparzyć jeszcze, więc spokojnie, ale no, to jest jako taki też trochę element dekoracyjny, podbijający wartość samego płynu, który jest w środku, no bo inaczej jakbyśmy dostali tę samą miksturę w takiej szklance, no tak. I tu już ci powiedzmy nie szkodzi to, czy położy sobie rurkę, czy nie, a kiedy mamy coś takiego. Powinien sobie to zobrazować, jak to mniej więcej wygląda, więc jeśli chodzi o piwo, a picie z rurką, czy picie bez rurki, czy chcesz sobie wleć sok malinowy, czy imbirowy, bylebyście pili, jak to mówię, przychodzi. Już tak na sam koniec. Jak wygląda twój prywatny barek? A właśnie nie mam prywatnego barku, bo by się u mnie nie uchował. Więc wolę zapobiegać i leczyć. Więc jak już wiem, że miałbym się spotkać ze znajomymi na coś mocniejszego, no to spotykam się, czy to powiedzmy w lokalu, czy kupuję dopiero wtedy, ale nie kolekcjonuję, nie zbieram. Wiem, że jest masa osób, które mają naprawdę pokaźne i do pozazdroszczenia w niejednym lokalu nie ma takich okazów jak u nich w domu, ale u mnie by się nie utrzymało. Próbowałem kiedyś tam, więc kolekcjonować szybko idzie, więc nie ma. Rozumiem. Dziękuję bardzo za wywiad. Dzięki.